witam Was w tym wspaniałym dniu, jakim jest sobota, weekend. Uwielbiam te dni, bo jak wiecie, mogę się w końcu wyspać. I dzisiaj się udało, bo Mikołajek coraz częściej przesypia nam noce. To znaczy przesypia. Śpi dużo, a budzi się praktycznie tylko raz. Dzisiaj, jak wiecie, zastępował mnie Maciuś. Mogłam spać i mały obudził się o 3:00. No Maciuś wstał, go nakarmił, bardzo szybko zasnął. A potem obudził się po 6:00. Też pół godzinki i mały zasnął i właściwie spałam aż do 9:00, także rewelacja, bo wiecie, jak się mały budzi, i tak się przebudzę, ale nie muszę po prostu wstawać. Także do 9:00, ja nie pamiętam, kiedy tak długo spałam, także czuję się wspaniale. Moi drodzy, przede wszystkim chciałam Wam podziękować za taki wspaniały odzyw pod ostatnim filmem o wielkim kryzysie macierzyństwa, bo powiem Wam szczerze, nie spodziewałam się. Spodziewałam się tego, że każda z nas właśnie jest podobna, że każda z nas miewa takie kryzysy i trudne chwile, ale nie spodziewałam się, że na taką skalę i pisałyście do mnie prywatne wiadomości, pisałyście komentarze, co jest dla mnie niezmiernie miłe i daje mi takiej wielkiej motywacji do tego, żeby dalej nagrywać, bo chyba nie ma nic przyjemniejszego w tym, jeżeli człowiek robi coś, a później otrzymuje właśnie odpowiedź zwrotną, że jest to okej, to i chce się robić to dalej, także bardzo Wam dziękuję z tego miejsca, jest mi niezmiernie miło. Teraz tak, jak wiecie, sobota, ważenie. Już jestem po ważeniu, tutaj Wam wrzucam filmik z moją wagą. Jak widzicie, 76,7, co oznacza, że przez tydzień schudłam 1,8, bo w zeszłym tygodniu ważyłam, już Wam powiem, bo oczywiście sobie zapisałam, bo wiecie, że muszę sobie zapisywać liczby, bo ich po prostu nie pamiętam. Ważyłam 78,5, także schudłam 1,8 i znowu jest to dla mnie wow, że super, 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 muszę cisnąć dalej, ponieważ jak wiecie, zaplanowałam sobie chudnąć kilogram na tydzień, a jak do tej pory realizuję ten plan z góreczką. Także to jest dodatkowa motywacja do tego, żeby dalej się odchudzać i trwać właśnie w diecie. No i słuchajcie, standardowo mogę Wam powiedzieć, że dieta wciąż jest dla mnie świetna. Dlatego, że przede wszystkim są efekty, nadal nie czuję się głodna, wręcz czasem tego jedzenia jest za dużo. I do posiłków tak szybko mija czas, bo jemy 5 posiłków, że wiecie, tutaj śniadanie, zaraz drugie śniadanie, coś się po drugim śniadaniu porobi, zajmę się małym, nakarmię go i zaraz już jest obiad. I tak cały czas praktycznie, o właśnie, czy nagram vloga, chwila, moment i zaraz kolejny posiłek. Także naprawdę nie mogę tutaj złego słowa powiedzieć, że jakoś tam źle mi idzie na tej diecie, czy źle się czuję, czy brakuje mi motywacji, bo wręcz przeciwnie, ciągle ta motywacja mi wzrasta, chociaż już myślałam, że nie wzrośnie. No i jak już jesteśmy przy tym odchudzaniu, bo wiecie, weekendy to są zawsze poświęcone, vlogi weekendowe są zawsze poświęcone właśnie odchudzaniu i zdrowemu trybu życia. I chciałam Wam powiedzieć, że no musiałam zmienić plan, musieliśmy zmienić plan i jednak nie startujemy z treningami od 1 lutego, a startujemy już od poniedziałku, bo po prostu nie możemy wytrzymać. Także w poniedziałek idę biegać pierwszy raz. I absolutnie nie nastawiam się, że będzie to 6, czy 8, czy 10 kilometrów, wręcz przeciwnie, myślę sobie, przebiec takie 3, tylko mówiąc przebiec, mam na myśli takie, jak ja to mówię, tak po prostu zaturlać się przez te 3 kilometry. Bo długo nie ćwiczyłam, bardzo długo właściwie nie ćwiczyłam, prawie od samego początku ciąży tylko spacerowałam, ruszałam się, dużo było właśnie aktywności ruchowej, jeżeli chodzi o spacery, ale żadnych takich treningów czy biegania nie było, dlatego też naprawdę daję sobie takie przyzwolenie do tego, żeby ten trening był spokojny, wprowadzający i tak, żeby poczuć swoje ciało i się powoli rozruszać. Także startujemy od poniedziałku, już nie mogę się doczekać. Po prostu będzie genialnie, wiem o tym. Muzyczka już przygotowana, bo bez muzyki to nie potrafię biegać. No i standardowo, że dzisiaj sobota, to ja się biorę za pracę. O tyle dobrze, że nie mam dziś dużo, bo jakoś udało mi się w tygodniu wcisnąć czas na pracę. Gdzieś tam mały spał, to ja już sobie robiłam powolutku, żeby właśnie w sobotę tej pracy dużo nie było. Także za chwileczkę siadam, pracuję, a po pracy standardowo gdzieś się wybierzemy z Maciusiem, bo jesteśmy już zdrowi, z Maciusiem i z Mikołajkiem oczywiście, bo jesteśmy już zdrowi i zamierzamy troszeczkę dzisiaj pospacerować i właśnie aktywnie spędzić ten czas, z tym, że też nie za długo, bo jest minus 9 i jest to troszeczkę za niska temperatura dla Mikołajka, także maksymalnie do godzinki. I mamy dziś fajny temat do poruszenia, jeżeli chodzi o odchudzanie, także myślę, że być może komuś się przyda albo w jakiś sposób zmotywuje do odchudzania. Także odezwę się później i biorę się za pracę.
jestem po pracy i chciałam Wam się pochwalić, bo jak wiecie albo nie wiecie, oglądaliście może mojego vloga o tym, jak Maciuś spełnił moje marzenie. Chodziło tam o buty Jordana. Tutaj Wam podlinkuję tu albo tu link do tego filmu. I tak się napaliłam teraz na te rzeczy w ogóle, na sportowe, bo stwierdziłam, że wracam do aktywności. Będę szczuplejsza, to troszeczkę sobie zmienię styl na bardziej sportowy, może młodzieżowy. Będę młodziej wyglądać, nie wiem, wiecie, można mieć nadzieję, tak? No i wczoraj zrobiłam fajne zakupy właśnie na stronie Nike'a. Kupiłam sobie jeszcze jedne Jordanki, bo były w promocji. I jak wiecie, tamte są takie bardzo sportowe za kostkę. Raczej do sukienek czy do takiego wyjściowego stroju nie za bardzo, ale były fajne w promocji takie, które takie jakby sneakersy, coś takiego a la trampeczki, właśnie do sukieneczek na lato i na wiosnę. Także sobie zakupiłam, zaraz Wam pokażę. Nie pokażę Wam całego zamówienia, bo Maciuś może będzie oglądał tego vloga, a dla niego też mam prezent. Takie butki sobie zamówiłam. To są Jordanki w kolorze niebieskim. Bardzo mi się podobają. Słuchajcie, były w mega promocji. Kosztowały 265 zł, a przecenione chyba z 500, no i dla Mikołajka zamówiłam. Słuchajcie, trzyczęściowy zestaw dla niemowląt Jordana. Będzie miał na wiosnę, lato. Nie wiem, jakoś uwielbiam tą markę, mam do niej sentyment. Także małe zakupy poczyniłam. Sobie wzięłam jeszcze jedną rzecz, ale to Wam pokażę najprawdopodobniej jak przyjdzie paczka, chociaż nie obiecuję, że to jakieś unboxingi będę robić. Także to tyle, przeglądam sobie bluzy. I słuchajcie, też zrobiłam sobie taką listę życzeń, które bym chciała, a coś za mało tych rzeczy, więcej wczoraj naklikałam, które bym chciała sobie kupić w najbliższej przyszłości. Wiecie, no Nike nie jest tani, także gdzieś tam staram się może jedną rzecz na miesiąc sobie kupić. I strasznie podoba mi się, słuchajcie, ta bluza. Jest męska. Zobaczcie, chodzi mi o ten kolor taki różowy, trochę brzoskwiniowy i jest to bluza męska. I powiem Wam szczerze, że bardziej bym stawiała na unisex. Fajne ma różne kolorki, bo ma jeszcze żółtą, zieloną, ale w każdym razie ta mi się najbardziej podoba i myślę, że to będzie pierwszy zakup w przyszłym miesiącu, którą sobie kupię. No dziwna sprawa, bo tak, na przykład mój Maciuś, wiem, że chyba w tym kolorze raczej by nie wyszedł, także kupię ją dla siebie, może dla Maciusia wtedy czarną, bo tak jak wiecie, lubimy chodzić w podobnych rzeczach, także ta bluza, no jest śliczna. Tak jak mówiłam, skończyłam pracę, ubieramy się i idziemy na spacerki. Tak, to mój pulpit. Coś może więcej powiem na ten temat, bo może być to dla Was zaskakujące. Jeżeli chodzi o pulpit mojego ekranu monitora, to tak jak mówiłam, kiedyś w pierwszym moim filmie wizytówce na moim kanale, jest ten film jeszcze na kanale, więc możecie sobie obejrzeć, to jest pierwszy film, który nagrałam. Ja jeszcze taka zestresowana, bo to wiecie, pierwszy film nagrywałam i tak, no troszeczkę stresu było. Możecie sobie go obejrzeć i się pośmiać, jest zupełnie inny niż jak teraz. Teraz rzeczywiście czuję się o wiele bardziej swobodnie, jak nagrywam te vlogi, jak nagrywam filmy. No, potrzebowałam troszeczkę czasu, ale wiadomo, jak to się mówi, trening czyni mistrza. No ale dobrze, i w tym filmie mówiłam o tym, że jestem gamerką i grałam w grę World of Warcraft. To znaczy grałam wiele lat, teraz nie gram, bo nie ma na to czasu. Wiele lat z przerwami oczywiście, ale tak, po prostu uwielbiam WoWa. Jak to się mówi, jestem maniaczką, byłam maniaczką, grałam wiele lat właśnie z przerwami, bardzo, bardzo, bardzo lubię tą grę, myślę, że jeszcze do niej wrócę. W każdym razie, słuchajcie, mam takich znajomych z gry, których właśnie poznałam przez WoWa, którzy w ogóle, z którymi znam się już tyle lat, bo gram około 8 lat i znam się z nimi od samego początku i już na żywo się spotkaliśmy. To jest w ogóle niesamowite, że poznaliśmy się w grze, a spotkaliśmy się już na żywo, umówiliśmy się, jeden mieszka w Krakowie, drugi pod Krakowem, spotkaliśmy się u tego kolegi w domu, zaprosił nas na grilla, ugościł, jego mama jeszcze rano nam robiła śniadanie, także fantastyczna sprawa i widzieliśmy się pierwszy raz, a takie uczucia, jakbyśmy się w ogóle 100 lat znali. I to jest niesamowite, że też możemy mieć przerwy w grze, długo się ze sobą nie kontaktować, a gdzieś tam po pół roku się odezwiemy, jakby w ogóle ten kontakt nigdy się nie urwał. Kolejna rzecz to to, że zaprosiliśmy tych chłopaków na nasz ślub, no bo po prostu tak przyjaźnimy się tyle lat, trzymamy się tyle lat. No i tak to wygląda, słuchajcie, naprawdę można poznać bardzo fajnych ludzi też w grze, się zakumplować, zaprzyjaźnić i uważam, że jest to świetna forma też poznawania ludzi.
dlaczego nie. Także tyle, jeżeli chodzi o WoWa. Jakbyście chcieli kiedyś coś więcej, mogę wam poopowiadać. Ale to tak słowem tutaj wstępu, off top, bo wiem, że nie każdego interesuje tematyka gier, ale słuchajcie, mam 31 lata, gram WoWa i jeszcze do niego wrócę. A taka jeszcze anegdotka, bo tak jak mówię, gram tyle lat i kiedyś też wróciłam po dłuższej przerwie i mówię do mojego taty, że no, słuchaj tatuś, ci ludzie w grze, coraz starsi ci gracze, że już nie grają tylko takie dzieci. A tata mówi do mnie, że tak Justynko, tylko że po prostu to są ci sami gracze, co byli dzieciakami, ale oni już dorośli i są dorośli, więc są już duzi, tak? Także to są cały czas ci sami ludzie, którzy grali i po prostu dojrzeli już, dorośli, pozakładali rodziny i naprawdę grają coraz starsi ludzie właśnie w moim wieku, już niekoniecznie nastolatki. Dobra, tyle o grze, bo tutaj się rozgadałam, a teraz trochę ze tak sentymentem, słuchajcie, pomyślałam o grze, właśnie o kolegach, ale wrócę jeszcze kiedyś do WoWa. Mikołajek podrośnie, będzie więcej czasu, na pewno jeszcze sobie pogram. Także widzicie, mam swój pulpit. Żeby nie zapomnieć o swojej grze, to jest akurat z nowego dodatku Battle of Azeroth oczywiście, który też kupiłam, który też grałam, ale potem zaraz rodziłam i przerwałam grę. I tyle, i tak sobie wspominam, przypominam. Dobra, to tyle. Idę się szykować na spacerek z chłopakami. Zmierzamy właśnie w kierunku plaży Ostródzkiej. Już jakiś chyba drugi tydzień próbujemy wybrać się do Olsztyna na fajny spacerek nad jeziorko, ale ze względu na to, że tydzień temu byłam chora, a w tym tygodniu no właśnie siedziałam, jeszcze pracowałam w sobotę, no to nie da rady, ale za tydzień myślę, że się wybierzemy. No i słuchajcie, kochane, dzisiaj chciałam poruszyć z wami taki jeden temat. Chcieliśmy w sumie, albo chciałam, może Maciuś się dołączy, będzie chciał coś powiedzieć. A mianowicie temat dotyczący tego, dlaczego ludzie rezygnują z treningów, z odchudzania, ze zdrowego odżywiania. Bo tak się zawsze zastanawiam nad tym, chociaż wiem, dlaczego ja kiedyś rezygnowałam, to dzisiaj się dziwię trochę ludziom, to znaczy dziwię się. Wiecie, syty głodnego nie zrozumie, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Teraz jak ja już nie rezygnuję i wiem, dlaczego kiedyś rezygnowałam, to wydaje mi się, że wszyscy powinni też to wiedzieć. A zapominam, że też kiedyś byłam w tym miejscu i nie wiedziałam po prostu takich rzeczy. Dlatego dzisiaj chciałam poruszyć właśnie tą kwestię, ale może zacznijmy od tego, ile Maciuś schudł. Ja schudłem 1 kg. 1 kilo, jee, fanfary! Czyli jak na razie wszystko idzie nam zgodnie z planem, jak widzicie. U mnie to nawet ponad plan, u Maciusia tydzień temu ponad plan. To ile ci jeszcze zostało? No 2 kilo. 2 kg, czyli już tuż i kończy odchudzanko, co nie znaczy, że kończy się zdrowo odżywiać czy trenować, bo jak wam mówiłam w domu, trenowanie zaczynamy, czego naprawdę nie mogę się doczekać. Właśnie przed chwilą szliśmy, omawialiśmy kto, kiedy, o której, jak, kto gdzie biega, bo wiecie, trzeba podzielić się opieką. Także Maciuś wraca z pracy, przebiera się, biegnie biegać, wraca, kąpie się, bierze Mikołajka, ja wskakuję w strój sportowy i jadę biegać. Mówię jadę, bo na stadionie będę biegać, jest kawałek drogi, więc podjadę sobie autem, żeby było szybciej i na stadionie sobie zrobię ten swój trening, tyr, tak jak wam mówiłam. Nie nastawiam się tam minimum 3 km i maksimum być może, także ile się uda, tyle się uda. Dobrze, ale wracając do głównego tematu, który chciałam właśnie poruszyć, czyli dlaczego ludzie rezygnują z diety. I pierwszym takim kluczowym, wydaje mi się, czynnikiem, który właśnie determinuje porzucenie diety czy zdrowego trybu życia, to sytuacje życiowe, gdzie jesteśmy grubi, na przykład ponieważ jemy ze stresu, zajadamy stresy, jakieś takie emocjonalne jedzenie, o tym też kiedyś nagram film, bo niestety ta przypadłość mnie również dotyczy. Jeżeli zajadasz stresy i jakieś tam emocjonalne właśnie jedzenie, wszystko wiąże się z jedzeniem, to po prostu w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, w której sobie nie radzisz, czy jest dla ciebie zaskakująca, czy trudna, czy przykra, czy smutna, sięgasz po jedzenie. I podejrzewam, że też masz tak jak ja i mówisz, teraz to już nie ma sensu, zawaliłam dzisiejszy dzień, już trudno, zacznę od kolejnego poniedziałku.
No i wpadamy w takie błędne koło, które jak wiadomo do niczego nie prowadzi. Nie zaczynajcie od poniedziałku, już żeśmy o tym mówili. Tak, tu wam podlinkuję ten film, nie warto zaczynać od poniedziałku, skoro, naprawdę. Skoro żeście dzisiaj skrewili, to zacznijcie od jutra na nowo, od jutra, a nie od poniedziałku. Od jutra, dokładnie, nie od poniedziałku. Także nie ma co i też nie róbcie takiego czegoś, że już dzisiaj zawaliłam czy zawaliłem i dobra, to już cały dzień zawalę. Wiem, że mi tak trudno, łatwo mówić, sama tak robiłam, ale na noc najlepiej się nie objadać, a jak już się objedliście, trudno, od jutra zacznijcie. Punkt, dlaczego ludzie mogą rezygnować. Z diety rezygnować? To są tak zwane okazje. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie wejść na dietę, to musicie tak trochę zrezygnować z social life'u, no bo to jest tak, a zwłaszcza na początku. Ale w social mediach możecie zostać. Tak, ale zwłaszcza na początku, bo no wiadomo, człowiek wejdzie na tą dietę, powiedzmy mu się udało, już wszedł ten tryb, je wszystko, robi sobie te pudełeczka, w ogóle tam wszystko fajnie, odmawia tam ludziom z pracy i tak dalej, nie? A tu nagle przychodzi święto. Jakaś uroczystość rodzinna, czyjeś urodziny. Imprezy to nie, bo do imprezy to można jeszcze zrezygnować, ale jakieś tam urodziny czyjeś, nie? I tak dalej, zapraszają, albo na przykład wy chcecie nawet kogoś zaprosić i wiadomo, no głupio tak o suchym pysku siedzieć w domu i warto by było tego browarka sobie tam strzelić, czy tam drinczka, czy winko, czy cokolwiek tego, a w diecie no niestety nie można. No i teraz kurde, co zrobić tak naprawdę? No niestety, na czas diety musicie się trochę poświęcić i zrezygnować lekko z tego social life'u, ale to tylko sobie mówcie, to jest jedno ziarenko na całej plaży, czyli jak zrezygnujecie teraz, przez tylko trochę, przez jakiś tam okres, który sobie zaplanujecie, czy to pół roku, czy to rok, uwierzcie mi, ten rok to wcale nie jest dużo, wiem po sobie, bo ja 2 lata byłem na diecie, dokładnie 2 lata i 3 miesiące. Schudłem 35 kg. I powiem wam szczerze, satysfakcja po tych 2 latach była niesamowita, a dzięki temu po tych 2 latach moje życie się zupełnie zmieniło. Także te 2 lata w perspektywie całego waszego życia jest to naprawdę tym ziarnkiem piasku na plaży, także no w ogóle nie ma sensu z tego rezygnować i jeżeli wasi dobrzy znajomi, wasi dobrzy przyjaciele też to zrozumieją, to poczekają na was tymi imprezami. Uwierzcie mi, nie stracicie wiele albo praktycznie nic przez ten okres, kiedy dietujecie. Jak wrócicie później do tych imprez i tak dalej, będziecie już inaczej imprezować, inaczej się czuć, inaczej wyglądać, inaczej zachowywać, będziecie bardziej pewni siebie, będziecie mieli więcej lasek, a nie, bo wy jesteście kobietami, to będziecie mieli więcej chłopaków. Może mają mężów. No, albo macie mężów, to będziecie miały kochanków. No i zobaczycie, że zupełnie... Żarcik oczywiście. Oczywiście, że nie, że... Także to ja mam do powiedzenia. Dziękuję, to byłem ja, Maciuś. A moim kolejnym przykładem, dlaczego właśnie rezygnujemy, to jest również to nasze środowisko, nasze otoczenie, nasi znajomi, przyjaciele. Bo niestety okazuje się, że nie zawsze nasza rodzina i najbliżsi są naszymi największymi sprzymierzeńcami. Ja w rodzinie miałam takiego najlepszego sprzymierzeńca, to był mój tata, który zawsze mi kibicował, żebym się odchudzała. Już sam wymyślał różne rzeczy, żeby zmobilizować mnie do odchudzania. Jeszcze jak nie mieliśmy właśnie wiedzy, o której też kiedyś wam mówiłam, to co? Kupował mi jakieś specyfiki w internecie, jakieś środki tylko po to, żebym się odchudzała. Wtedy tam się płakać chciało, bo wiecie, czułam się wewnętrznie rozdarta. No jak to? Czemu każesz mi się odchudzać? Co, jestem gruba? Byłam strasznie, po prostu nie chciałam się z tym pogodzić. Także jeżeli nie macie w swoim otoczeniu sprzymierzeńca, a wręcz przeciwnie, osoby właśnie najbliższe mówią, a zjedz kawałek czekolady, a zjedz kawałek cukierka, kawałek ciasta, nie zaszkodzi ci. To jest okropne, bo gdzieś tam, wiecie, kropla drąży skałę i za każdym razem, jak gdzieś tam ktoś próbuje wam wcisnąć to może być tak, że w końcu nie wytrzymacie i się złamiecie. Ale naprawdę trzeba sobie postanowić i być stanowczym i mówić nie. Jeżeli ktoś na siłę wciska to jedzenie, to po prostu już nie patrzcie na to, żeby być asertywną. Po prostu chodzi wam o to, żeby schudnąć, chodzi wam o wasze zdrowie, zdrowe nawyki żywieniowe, to po prostu stanowczo powiedzcie tej osobie, żeby powiedzcie mu odwaliła. Gołą prawdę. Odwal się ode mnie. Odwal się ode mnie, jestem na diecie, dokładnie, bo jeżeli po dobroci nie można, to niestety trzeba użyć silniejszych argumentów. Także niestety środowisko i nasze otoczenie też często nam nie sprzyja, ale też nie sprzyja nam, bo mogą być to osoby zazdrosne, dlatego że same może chciałyby coś zmienić, a trudno im to zrobić. Czekaj.
jak widzą skutki waszej diety, to znaczy, że wam się udaje. Efekty pozytywne. Efekty przede wszystkim, to zaczynają wam w tym momencie zazdrościć i zaczynają podświadomie, nawet to, że nawet niespecjalnie, ale podświadomie zaczynają robić wszystko, żeby wam przeszkodzić w tym, nie? Tak. To wtedy z takimi osobami warto jednak zrezygnować ze znajomości, tak, bo to nic dobrego nie przyniesie. Na przyszłość, jak wy z kolei już wyjdziecie z całej tej drogi i będziecie szczęśliwi i tak dalej, oni zostaną nadal z tyłu i nadal zawsze będą chciały was ciągnąć w dół. Dokładnie, będą po prostu zazdrosne, bo same nie potrafią się zmobilizować i wytrwać w postanowieniu i wtedy ciągną was, bo wiadomo, lepiej mieć sprzymierzeńca w niedoli, żeby jakby poprawić własną samoocenę, skoro jej się nie udaje, mi się nie udaje, czyli jest okej. Okay. Nie jest okej, okay. Także darujcie sobie najlepiej relacje z takimi osobami. No i lepiej mieć właśnie osoby wokół siebie, które was wspierają. Ja pamiętam każdy taki moment załamania właśnie, jak miałam osobę, która mnie wspierała, czyli mojego tatę na początku, jak zaczynałam swoją drogę i były takie kryzysy, czy właśnie zajadałam stresy i zanim się zjadłam coś, to dzwoniłam do mojego taty i mówiłam, że o Boże, chyba się złamię, nie wytrwam w tej diecie, to nie zapomnę do końca życia, co mój tata wtedy do mnie powiedział. Użył takiego argumentu, że słuchaj Justynka, masz tylko dwie drogi w tym momencie. Pierwsza, albo właśnie zjesz coś tam, te słodycze i zostaniesz już zawsze gruba i nigdy tego nie zmienisz, albo wybierzesz inną drogę, drogę, którą do tej pory nie szłaś, czyli odchudzanie i zdrowie, własne zdrowie. I w tym momencie właśnie postanowiłam, że kurde, to znaczy przemyślałam, to stwierdziłam, że kurde, tata ma rację i jednak wybieram tą drugą drogę, drogę zdrową, zdrowego odżywiania, bo już wiem, jak to jest być grubą. Więc teraz sprawdzę, jak to jest być szczupłą. No i to były takie początki, jak zaczynałam się odchudzać skutecznie. Maciuś, jakie jeszcze rzeczy mogą przeszkadzać w odchudzaniu? Kontuzje, mi się wydaje, bo na przykład ja jestem osobą, która bardziej jest zmobilizowana właśnie do odchudzania, jeżeli może trenować i ćwiczy. Dlatego też tak trochę popłynęłam w ciąży, bo jak nie mogłam ćwiczyć, to już machnęłam ręką, to sobie troszeczkę odpuszczę. I rzeczywiście, jestem osobą, która jeżeli może ćwiczyć, to w tym momencie jest bardziej zmobilizowana do zdrowego odżywiania. Wiem, że zrobiłam ten trening, czy trening przede mną, to nie zjem teraz czegoś tam niezdrowego, czy nie zawalę całej diety, czy tych wszystkich rezultatów, bo zaraz trening. A tym bardziej po treningu, jak już czuję się tak fantastycznie, mam mnóstwo energii, taką motywację, to już tym bardziej gdzieś tam wieczorem nie ma opcji, żebym zgrzeszyła, ale to każdy indywidualnie. Mnie właśnie motywują treningi, między innymi. A tu u Maciusia jest troszeczkę inaczej. Ja zupełnie odwrotnie. Mnie motywuje dieta sama sobie, mogę nie trenować na przykład, ale dla mnie ważniejsza jest dieta. Na przykład gdybym nie był na diecie, a tylko trenował, to i tak przytyję, bo wtedy będę jeść wszystkie inne rzeczy i tak dalej. Dla mnie jest ważniejsza dieta. Póki trzymam dietę, mogę nie trenować, wtedy cały czas się czuję bezpiecznie, że spożywam odpowiednią ilość kalorii. Oczywiście wtedy sobie ustawię, czy chcę chudnąć, czy chcę cały czas stać w miejscu, czy nabrać masy, czy cokolwiek, ale to jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze. A trening to jest dla mnie dodatek. Dodatek, czyli ja mam zupełnie odwrotnie niż Justysia. Tak, także każdy indywidualnie. Właśnie, jeżeli podejmujecie którąś próbę do odchudzania, to warto, żebyście właśnie się zastanowiły, co wam tak naprawdę przeszkadzało do tej pory w odchudzaniu, dlaczego nie osiągnęłyście wymarzonych rezultatów, albo dlaczego musicie zaczynać po raz kolejny. Co było tym powodem, dla którego przerwałyście? Cukierki. Jeżeli sobie uzmysłowimy, zdamy sobie sprawę z tego, dlaczego przerywamy, no to możemy zmienić tą tendencję, możemy uwolnić się od tego czegoś, co właśnie nam przeszkadza w odchudzaniu. Czy jak mamy jeszcze jakieś pomysły, dlaczego można rezygnować? Ja nie mogę się uwolnić od marcepanków. Cukierki, marcepanki, Mieszka. Ale zjemy je dopiero na ślubie. Chyba na Grunwaldzie. O, na Grunwaldzie. Na Grunwald zabierzemy ze sobą. Albo tak, na ślubie cukierki. Dopiero. Albo na ślubie we wrześniu. Także tak, cukierki, ale one nam nie przeszkadzają. My po prostu o nich myślimy, ale ich nie jemy. Czy ostatnią rzeczą, którą chciałam dopowiedzieć właśnie do tematu, dlaczego rezygnujemy z odchudzania, to jest również to, że jeżeli idzie... Maciuś, mistrz z drugiego planu, a tu Mikołajek śpi. To są właśnie te imprezy i myślimy sobie, że tracimy coś, bo nie pójdziemy na imprezę, bo gdzieś tam nasze życie towarzyskie padnie i będzie klapa. Ale tak jak Maciuś powiedział, mi się bardzo to podoba, że to jest tylko mały piaseczek na plaży, ale też mi często powtarza, że czym jest właśnie rok czy pół roku w obliczu całego życia, to jest praktycznie nic, dlatego warto wtedy zrezygnować i przemyśleć. Jeżeli mamy jakiś cel do tego, żeby jakoś wyglądać, to dążmy do tego.
Ja tak bardzo staram się Was wesprzeć w tym, bo ja przeszłam ogromną drogę, ogromne problemy z odchudzaniem i wiem, jak to jest. Wiem, jak to jest, kiedy nie ma się wsparcia, kiedy nie można znaleźć rozwiązania, kiedy człowiek się jeszcze bardziej dołuje, bo mu nie wychodzi i boryka się właśnie z emocjonalnym jedzeniem. Wiem, że wiele osób też ma te problemy. Ja nagram o tym zupełnie inny film, bo to będzie długi film i Wam opowiem od początku do końca wszystko. Także naprawdę szukajcie tego powodu, dla którego Wam nie wychodzi i starajcie się jakby wyrzucić go ze swojego otoczenia. A my musimy ruszać dalej, bo Mikołajek nam się budzi, jest coraz zimniej i jeszcze wybieramy się do galerii, słuchajcie, bo kupiłam sobie wczoraj pomadkę. Się przepraszam, galeria to bardzo mocne słowo na to pomieszczenie. do centrum sklepu w Ostródzie. Centrum handlowego. Centrum handlowe. Więc słuchajcie, taka mała dygresja, anegdotka. Wczoraj wybrałam się z Mikołajkiem po pomadki, chciałam sobie ładne kupić i tak szybko wybieram. No i patrzę, że tam miałam sobie kupić numerek 03 na testerze i Mikołajek już zaczął mi płakać, chwyciłam 03, dotarłam do domu, otwieram, patrzę, nie ten kolor, a już nie mogę zwrócić, bo te opakowanie podarłam. Także idę teraz kupić ten kolor, który chciałam sobie kupić. Zobaczcie, taki niby spacerek, nieduży, niedługi, a spalonych 251 kalorii. Bez żadnego wysiłku, spacereczkiem, także warto doszukiwać się wszędzie aktywności fizycznej, nawet w takich fajnych spacerkach. To my się już żegnamy dzisiaj z tego miejsca. Mam nadzieję, że przekazaliśmy chociaż odrobinkę motywacji. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do usłyszenia. Myślałam, że pokazał co innego. I do usłyszenia już niebawem. Buziaki, pa! Nic. No ale czemu mnie nagrywasz? Tak sobie. No pewnie. Adio. No co? Ten porządnie się wysmarcza. No to się wysmarcza, czy ja ci zabraniam? Nie zamieszczę tego w filmie. To fajne, że wiesz. To było najlepsze.